Cześć, z tej strony Sargon, a to jest kolejny odcinek Kariery Valencią. No i znajdujemy się tuż po okienku transferowym. W poprzednim odcinku zakończyliśmy je, dokonaliśmy transferu Dendonkera, a w tym rozpoczynamy od spraw związanych z młodzikami, z których raczej zbyt wiele tutaj interesujących nie ma, niestety. Jakieś tam pojedynczy zawodnicy, którzy mogą być dobrze, ale też mając sporo braków, nie ma jakichś fajnych, na przykład z dużym overallem już na początku. A szkoda, no ale dobra, mamy już w sumie kilku takich młodych w składzie i może z nich coś będzie. No ale zobaczymy, zobaczymy, to jest sprawa przyszłościowa. Jak na razie szykujemy sobie skład przed meczem z Rayo Vallecano, a więc z meczem z Beniaminkiem. No zobaczymy, jak to spotkanie się potoczy. Szykuje się ciekawy mecz. No to dlatego, że Rayo Vallecano nie jest drużyną, która się broni, jest to ekipa, którą chce się oglądać po prostu. Jedna z moich ulubionych drużyn. No ale na razie skupmy się tutaj na składzie, jak widzicie, większość tutaj jest zawodników takich podstawowych. Bo ten mecz jest takim spotkaniem, na którym nie możemy sobie pozwolić na stratę punktów. A nie mamy w sumie potem kolejnych żadnych meczy, ponieważ będzie jeszcze przerwa reprezentacyjna, więc nasi piłkarze będą mieli okazję na odpoczynek. Tak więc możemy tutaj jak najbardziej wystawić bez kłopotów pierwszy skład. No i zobaczymy, czy nam się powiedzie to spotkanie. Rozpoczynamy już mecz z Rayo Vallecano. Znajdujemy się właśnie pod Madrytem. Jest to ekipa z pod Madrytu. Nie wiem w sumie, czy to jest jakieś osobne miasto, czy to jest jakaś z dzielnic Madrytu. Nie znam się za bardzo tutaj na podziale Hiszpanii administracyjnym, czy tam na geografii, czy jakby to nazwać. Nie mam pojęcia, chyba jest to osobne miasto. Podobnie jak na przykład Leganes, to też jest ekipa spod Madrytu. Dużo jest drużyn z tamtych okolic. No i Rayo Vallecano jest jedną z nich. Rayo Vallecano wyróżnia się tym, że jest to ekipa, która no gra widowiskowo. Ona nie gra pod wynik, tylko gra, żeby po prostu chciało się ją oglądać i to się lubi w tej drużynie, dlatego jest to jeden z moich ulubionych ekip w Hiszpanii. Właśnie w tym sezonie, jak widzicie, wracają do La Ligi, do tego najwyższego stopnia rozgrywkowego w Hiszpanii. No i jak się powiedzie, to się okaże na końcu sezonu, czy się utrzymają. W sumie liczę na to, że tak. Skład się ich prezentuje, jak widzicie, w ten sposób. Nie ma tu wielkich gwiazd. Jednym z takich bardziej znanych zawodników jest Trasoras, a więc ich środkowy pomocnik wychowany w Barcelony, który już w tym Rayo gra dobre lata. Jest tam kapitanem. Nasz skład natomiast, już mogliście wcześniej zobaczyć, tutaj nie ma wielkich zaskoczeń. Grają nasi nowi zawodnicy. Jak się spiszą w tym meczu, zobaczymy. Pierwsza akcja dla nas i Toni Lato, strzał zablokowany. Szansa dla Rayo, Beltran. Beltran cały czas przy piłce, uderzenie i broni strzał Neto. Beltran po raz kolejny uderza, ale Neto łapie tym razem piłkę już. I szansa dla nas, Simone Zaza, podanie, Dendonker strzał zablokowany i nic już z tego niestety nie będzie. Guerra, uderzenie, nic z tego, łapie Neto. No i Charlie Musonda, uderzenie Solera głową, ale bramka jest niezaliczana niestety, ponieważ mamy tutaj spalonego. Szkoda, bo wyglądało to naprawdę ładnie. Jednak mamy kolejną szansę i tym razem bramka już musi zostać zaliczona. Wbiegł ze skrzydła w pole karne Rodrigo Moreno i umieścił piłkę w siatce. Tutaj po podaniu od Simone Zaza, w sumie tak konkretnie od Carlosa Solera chyba, jeśli się tutaj nie mylę. Było kilka podań tutaj tak właściwie wzdłuż boiska, w poprzek. Zaza do Solera, Soler do Rodrigo i mamy bramkę. Strzelają Rodrigo, pełniący w tym meczu funkcję kapitana, ponieważ nie ma w tym meczu Parejo, Gai, a więc tych zawodników, którzy tą rolę pełnili wcześniej. Mamy koniec pierwszej połowy, prowadzimy, wynik bardzo dobry dla nas, teraz go tylko utrzymać. Miejmy nadzieję, że z tym problemów nie będzie, no bo zwycięstwo w tym meczu to jest konieczność. Kolejna szansa dla nas, Zaza uderza ciekawie, ale nie ma z tego nic konkretnego. Dendonker, Rafinha i Zaza i tym razem już bramka pada. 2-0, podwyższamy prowadzenie i teraz Rayo już będzie ciężko tutaj cokolwiek zrobić. No jak na razie ekipa spod Madrytu nie prezentuje się jakoś specjalnie dobrze.
Beniaminek za wiele nam tutaj nie pokazał, miał parę swoich akcji w pierwszej połowie, ale wiele to na razie nie zrobiło. Nie były to jakieś bardzo groźne akcje, no a my swoje sytuacje wykorzystujemy. Tutaj Zaza nie miał prostej sytuacji, ale ją wykorzystał po prostu. Kolejna szansa dla Zazy, tym razem łapie goalkeeper piłkę. I szansa dla Rajo w końcu, uderzenie, ale nie był to groźny strzał. Łapie Neto bez problemów i w ten sposób kończy się to spotkanie. 2 do 0, pewne zwycięstwo, bez większych kłopotów, bez większych zagrożeń ze strony Rayo Vallecano. No i udaje nam się zdobyć kolejne 3 punkty, więc mamy po dwóch kolejkach komplet punktów. Czyli można powiedzieć, że dobrze rozpoczynamy ten sezon jak na razie. Jest jeszcze na pewno trochę w grze do poprawy, bo nie prezentuje się to najlepiej, jakby mogło się prezentować. No ale ważne na przykład jest też to, że bramki nie straciliśmy. Są postępy. Czas na trening. Musonda tutaj jest oczywiście. Ogólnie bez większych zmian tych piłkarzy trenowanych. No i mamy, jak już wspominałem, przerwę reprezentacyjną, a więc trochę meczów odpoczynku dla większości naszych piłkarzy, no bo część jednak gra w tych zespołach narodowych. Nawet w kadrze Hiszpanii znalazł się jeden z naszych piłkarzy, a więc Gaja. No a do kadry Hiszpanii na pewno nie jest się dostać łatwo. No bo to nie jest jakiś byle jaki poziom. Ciekawe, czy gra w sumie w pierwszym składzie, czy raczej pełni tą rolę Alba, on jest jedynie zmiennikiem. Także się jak wiadomo, obaj są piłkarzami, którzy ukształtowali się w Walencji. I oczywiście z powodu tych całych wyjazdów naszych zawodników musimy zmienić trochę treningi. Musonda gra w reprezentacji Belgii, a przynajmniej wyjechał, bo czy gra, no to tego nie wiem, nie mogę tego sprawdzić za bardzo. No i z jego miejsca zajął podczas treningu Fran Villalba. Szykuje się kolejne spotkanie, a więc mecz z Levante. Trzecia kolejka, zobaczymy czy uda nam się wygrać derby. W poprzednim sezonie także mecz z Levante był jeden z pierwszych meczy, ale to była chyba akurat kolejka czwarta. Tak czy siak nie ma tutaj dużej różnicy. No i jest to na pewno bardzo ważny mecz dla naszej ekipy, bo wiadomo, derby zawsze są meczem istotnym. No i postaramy się oczywiście o zwycięstwo, o kolejne 3 punkty dla naszej drużyny, żeby walczyć o jak najwyższe cele w tej lidze. W składzie trochę zmian oczywiście ma miejsce, jak to zazwyczaj. Oczywiście w tym sezonie z racji tego, że mamy nieco szerszą kadrę, to także będziemy więcej rotować. Bo ja zazwyczaj te rotacje często stosuję. W poprzednim sezonie nie było to aż tak nagminne, między innymi atak zazwyczaj się utrzymywał taki sam. No ale w tym prawdopodobnie się to trochę może zmienić. Przejdźmy więc już do meczu z Levante. Meczu z Żabami. Mamy rozgrzewkę przed spotkaniem. Dani Parejo w tym meczu oczywiście występuje w roli kapitana, bo w jakiej by innej roli mógł występować. No i przechodzimy na Estadio Mestalla. Mecz derbowy. Mecz w Walencji rozgrywany. Na pewno więc kibice Levante z dotarciem problemu nie mieli. No i zobaczymy. Spotkanie zapowiada się w miarę ciekawie. Przejdźmy więc do składów. A nasz skład tutaj mogliście już wcześniej zobaczyć. Obrona bez większych tutaj zaskoczeń. Pomoc. Podobnie nie ma Dendonkera, gra Kondogbia tym razem. A w ataku gra Johnny, nie gra Rodrigo ani Santimina od pierwszej minuty, tylko Johnny. No i Musonda na skrzydłach, w ataku oczywiście Zaza. Levante na bramce ma Langeraka, w obronie Adriano, co ciekawe. Ciekawy transfer, Lerma jako defensywny pomocnik, jeden z ich ważniejszych piłkarzy. Tutaj jeszcze jest Lekue, Campania, Alario na ataku. Tak więc skład w miarę solidny, ale też nie ma tutaj jakichś ogromnych gwiazd. Nasz strzał pierwszy, Rafini konkretnie, niewykorzystany i szansa dla Levante, Werca. Uderzenie, ale nie ma z tego nic, bo jest to niecelny strzał Carlosa. Mamy kolejną szansę. Johnny dośrodkowanie, Rafinha nic z tego, ale jest jeszcze Charlie Musonda, który jakoś jakimś cudem umieścił tą piłkę w siatce. Charlie Musonda, bardzo niski piłkarz, filigranowy zawodnik, ale udaje mu się głową umieścić piłkę w siatce. Aż mi się przypomniało przy tym golu,
uderzenie Piattiego kiedyś na 3-2 czy na 2-2 z meczu z Barceloną, który ostatecznie Walencja 3-2 wygrała. Kilka dobrych sezonów temu to było. Możliwe nawet, że przed przyjściem Petera Lima, nie pamiętam już dokładnie, ale tak czy siak. Podobna dosyć sytuacja. W tamtej sytuacji Piatti pokonał w powietrzu Daniego Alvesa, tutaj Musonda dobija piłkę, umieszcza ją w siatce. Gratulacje do tego zawodnika, zdobyła pierwszą bramkę dla naszego klubu. Szansa dla Levante zakończona strzałem niecelnym, nie była to prosta sytuacja dla kampanii, jej nie wykorzystał. I tak kończy się pierwsza połowa tego spotkania. Trochę akcji było, Charlie Musonda wykorzystał jedną z nich i dzięki temu prowadzimy. Drugą rozpoczynamy akcją, no i Alario, ale nic z tego. Był tutaj nawet spalony, więc nawet gdyby trafił, no to nic z tego by nie było. Parejo i Rafinha, ale obrona Langeraka, dobra interwencja. Lekue, świetna sytuacja, uderzenie, ale broni Neto. Dobra interwencja. Johnny cały czas przy piłce, Johnny, uderzenie, ale prosto w ręce Langeraka niestety. Ale jeszcze nie poddajemy się, dalej walczymy o wyższy wynik. Zaza uderzał, ale nic z tego. Jednak będzie jeszcze szansa dla Parejo, ale ta dobitka pozostawia wiele do życzenia. No strzał beznadziejny. Kapa z akcją indywidualną i zostaje sfaulowany w polu karnym. I będziemy mieli rzut karny. Mamy szansę, będziemy mieli szansę na podwyższenie prowadzenia. Oby się nam udało to zrobić, bo na pewno to trochę uspokoi naszą grę. A Maguire zdobywa żółtą kartkę po tym faulu. No Kapa tutaj ładnie wszedł w to pole karne, wszedł ze skrzydła. No i Simone Zaza będzie miał okazję na podwyższenie tego prowadzenia. Zaza, uderzenie i mamy wynik 2-0. Zaza, Simone Zaza, nasz włoski snajper, podwyższa prowadzenie. No i mamy już dosyć spokojny rezultat. Myślę, że będzie można dzięki temu trochę tą grę uspokoić. No i mamy jeszcze naprawdę ogromne szanse na 3 punkty. Ciężko będzie nam drużynie Levante odebrać nam to. Kolejna szansa. Johnny, dośrodkowanie, Zaza, piękne uderzenie. No ale niestety nieuznana bramka. Tutaj był według sędziego spalony. Nie mieliśmy powtórki, ale mamy zmiany za to. Na boisku pojawi się Rafa Mil, Fran Vialba, Nacho Hill, młodzi zawodnicy. Ale nie zmieniło to jakoś istotnie tego meczu. Kończymy spotkanie 2-0. Rezultat bardzo dobry. Levante nie tworzyło zbyt wielu groźnych sytuacji, nawet jeśli oddawali strzał, to nie były one groźne. No i w ten sposób kończy się ten mecz. A Zaza zdobył bramkę, choć szkoda, że tam tej pięknej bramki po uderzeniu z voleya sędzia nam nie zaliczył, bo była naprawdę no genialna bramka, tak to jedynie uderzeniem ze rzutu karnego Simone Zaza może się pocieszyć. Tak czy siak, ważne, że coś. Mamy kolejne treningi, Toni Lato już ma 79 oceny ogólnej, bardzo dobrze się rozwija ten zawodnik. Tutaj mamy także sytuację, że Soler jest niezadowolony z gry, no jak na razie nie było nawet zbyt wielu meczów, żeby dać grę grać naszym zawodnikom. No mamy trzech bardzo dobrych środkowych pomocników, Parejo, Rafinha i Solera, no i trzeba ich jakoś w składzie umieścić na dwóch pozycjach, bo nie zamierzam raczej nimi grać na pozycji defensywnego pomocnika, tak samo nie zamierzam zmieniać formacji. Nasi defensywni pomocnicy także są bardzo istotni. No sami pamiętacie, że w poprzednim sezonie Kondogbia został nawet do drużyny roku La Liga włączony. No to pokazuje, że był naprawdę ważnym ogniwem naszej drużyny. Tak samo teraz jest nim Dendonker, no i Kondogbia także. Oboje prezentują się tutaj jak na razie ciężko im cokolwiek po prostu zarzucić. Znajdujemy się przed ostatnim meczem w tym odcinku, a będzie to spotkanie Ligi Mistrzów, tak jest, w końcu wracamy do tych rozgrywek. W sumie najszybciej jak mogliśmy. No i znajdujemy się w Moskwie. CSKA, Moskwa kontra Valencia Club de Football. Trochę podobna sytuacja do obecniej, gdzie Sevilla obecnie walczy z CSKA. Pamiętamy ich niezbyt dobry rezultat
z meczu z tą drużyną. Jak nam pójdzie, miejmy nadzieję, że lepiej. Tutaj historia się potoczyła no nieco inaczej. Będziemy mieli szansę zdobyć po powrocie do tych bardzo ważnych rozgrywek w Europie pierwsze 3 punkty w Moskwie. Nie jest to na pewno łatwy teren. Grupę, jaką mieliśmy, mogliście przed chwilą zobaczyć. Mamy Manchester City, CSKA i Anderlecht, więc drugie miejsce to jest minimum. Postaramy się nawet powalczyć o pierwsze. Zobaczymy, jak nam pójdzie ta rywalizacja z Manchesterem City. Ale rozpocznijmy powoli. Rozpocznijmy od zwycięstwa z CSKA Moskwa, które naprawdę ciekawą formację tutaj stosuje. 3 stoperów i 2 maksymalnie cofniętych defensywnych pomocników, plus do tego Axel Witsel. Bardzo ciekawie to wygląda. No a nasza ekipa tutaj bez większych zaskoczeń, jak widzicie, praktycznie wyjściowa jedenastka. Wraca tutaj Mina Rodrigo do pierwszego składu. No i zamiast Rafini gra Carlos Soler. Rafinha jest na pewno bardzo ważnym naszym zawodnikiem. Gra coraz lepiej, no ale może bez niego sobie poradzimy. Rodrigo Moreno ze świetną sytuacją. Rodrigo Moreno i mamy 1-0. Szybko obejmujemy prowadzenie w tym meczu. Rodrigo strzela pierwszą bramkę dla Walencji po tych latach bez Ligi Mistrzów. W sumie 2 latach, jeśli się tutaj nie mylę. Chociaż tutaj i tak ostatnie występy za Nuno w Walencji w Lidze Mistrzów, no to warte zapamiętania, bo to była beznadzieja. Mimo łatwej stosunkowo grupy, Walencja nie zdołała awansować. No nie jest to za dobry. Nie było to za dobre rozgrywki w wykonaniu Walencji. No ale nie przypominajmy tego, skupmy się na obecnych rozgrywkach, a tutaj zaczynamy dobrze. No ale to jest dopiero początek spotkania. Tutaj może być ciężko, bo Rosja to nie jest łatwy teren nigdy. Nawet Barcelona musiała nieźle się męczyć kilka lat temu tutaj, jeśli dobrze pamiętam. Z CSKA właśnie chyba grali wtedy. Mamy kolejną szansę. Soler uderza, broni Akinfejew. I szansa dla CSKA. Czalow, uderzenie, ale netto łapie tą piłkę. Nie był to groźny strzał, trzeba przyznać. I tak kończy się pierwsza połowa. Były akcje po obu stronach, ale taką jedną konkretną, 100% sytuację miał Rodrigo, który ją wykorzystał. I mamy prowadzenie 1-0. Zdobyliśmy wcześniej bramkę, a potem się ta gra nieco uspokoiła. Tak to wyglądało w pierwszej połowie. Jak będzie w drugiej? Vitinho. Uderzenie groźne, mogło to być groźne, ale niecelne. Rodrigo Moreno, dośrodkowanie, Zaza, ale nic z tego, łapie Akinfejew. Carlos Soler, Simone Zaza, uderzenie z pół obrotu. No ale nie mogło to zagrozić bramce Akinfejewa. Jednak to już będzie dużo groźniejsze i Zaza na całe szczęście wykorzystał. 2-0. No mamy już naprawdę pewne prowadzenie. W sumie w podobnym czasie jak w meczu z Levante podwyższamy ten rezultat. Tak się ciekawie akurat złożyło. Zaza strzela bramkę. No i mamy bardzo pewne prowadzenie. Jednak CSKA także robi swoje sytuacje, tworzy, ale nic z tego nie wychodzi jak na razie. Przeprowadzamy zmiany. Na boisku pojawi się Musonda, Johnny, a więc nasi dwaj nowi zawodnicy. Mamy oczywiście rzut wolny. Wykonuje go Carl Stoller, uderzenie, ale niestety niecelny strzał, nic z tego nie wyszło, szkoda. Mamy szansę dla Charlie'ego Musondy, Musonda, ale broni Akinfejew. No to było groźne uderzenie. Johnny cały czas przy piłce, uderzenie, nic z tego, jeszcze jest dobitka, a przynajmniej próba dobitki. Simone Zaz niestety zakończone niecelnym strzałem, nie był tam dobrze ustawiony włok niestety. A szkoda, bo mielibyśmy wyższe prowadzenie, no ale w gruncie rzeczy zmienia to niewiele, bo tak czy siak zdobywamy tutaj 3 punkty. Pierwsze 3 punkty zdobyte, pierwsze koty za płoty. Bardzo dobry rezultat naszej ekipy, dobrze rozpoczynamy zmagania w Lidze Mistrzów w tym sezonie. No i tylko, żeby tak to pozostało. No, mecze z Manchesterem City mogą być ciekawe, ale to dopiero będziemy mogli zobaczyć w kolejnych odcinkach. Tutaj na razie mamy oczywiście sytuację po samym spotkaniu. Będziemy jeszcze sobie rozgrywali, a tak naprawdę symulowali w tym odcinku mecz ze Sportingiem Gijón, czyli z drużyną, którą powinniśmy zdobyć punkty. Naszym obowiązkiem powinno być zdobycie 3 punktów z tą ekipą. No ale mecz sobie przesymulujemy. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało ostatecznie. Nie będzie też tu jakiś bardzo rezerwowy skład grał, jak widzicie.
raczej zawodnicy podstawowej jedenastki, oczywiście z paroma zmianami, bo takowe zawsze praktycznie następują. No i zobaczymy, czy ten mecz uda nam się wygrać, czy może niestety nie. No i tak się dzieje. Sporting Gijón zdobywa tutaj 3 punkty. No a my musimy się z tym niestety pogodzić i liczyć na dobre występy w kolejnych spotkaniach. Po raz kolejny zmienię tutaj trochę ustawienie zawodników, których trenujemy. Reyes będzie miał trochę więcej tych treningów. No i w tym odcinku to już by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Zachęcam do ocenienia i do skomentowania go. No i do czekania na kolejne odcinki z tej serii. Cześć!